Witajcie, drogie światusy i kochani świadkowie Jehowy. I kochane światusy również. Dzisiaj będziemy... A nie, jeszcze ci, co nie wymienimy, to też ich witam. Każdy może oglądać te odcinki, które my nagrywamy. One są dla każdego. I dzisiaj będziemy omawiać sobie kolejny raz ten sam film, ale dalsze fragmenty. Czym jest prawdziwa miłość? Według świadków Jehowy i jak się szuka męża lub żony... Według świadków Jehowy i ten dobry sposób i będzie też idealna randka, jak się powinny pary poznawać. I jak chcesz zabrać dziewczynę do kina, to musisz najpierw zapytać jej mamę o zgodę i kupić kwiaty. I to dzisiaj będzie w odcinku. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Bardzo nas cieszy, że zawitaliście tutaj i jesteście z nami. Oczywiście wiemy, że jesteście stęsknieni rozmów kolejnych, ale musimy mieć też takie przerywniki, ponieważ te rozmowy nas sporo kosztują emocji. Prawda, Saro? Tak. I czasu, i emocji. A poza tym są wakacje, więc ludzie też wyjeżdżają na wakacje. No. Ale żeby nie było, to jeszcze w tym tygodniu będziemy kolejną rozmowę nagrywać, więc na pewno się doczekać. Ale ja ci przerwę, włączył ci się taki ten głos konferencjera radiowego. A, nie. Drodzy słuchacze, halo, halo Franku, halo, to nie halo jest, Jarku. To nie to. Nie? To się za dużo meczy po prostu. Tak jest. Dobra. Dzisiaj będziemy mieli możliwość pokazać wam na podstawie filmu Czym jest prawdziwa miłość, który stworzyli świadkowie Jehowy w celu edukacji swoich wiernych i również nas takie filmy edukowały, kiedy byliśmy świadkami Jehowy, jak mamy wybierać sobie partnera małżeńskiego. Trochę posłuchaliśmy, no ale jakby nasze życie obecnie wygląda trochę inaczej i myślę, że pokażemy wam te różnice. A ty jeszcze nie wiesz, bo ty nie wszystko widziałaś. Okej. Tak jest. Dobra, zaczynamy od pierwszej sceny, w której... jak ona nazywa? Megan. Megan się będzie żalić Lisce, że się skłóci z mężem, ale ta będzie miała wspaniałą radę. Zobaczcie jaką. Ostro się pokłóciliśmy. Nic nie jest tak, jak miało być. Chyba nie jest aż tak źle. Jest gorzej niż źle. Na początku było wspaniale. Ale potem wszystko zaczęło się sypać. Próbowałaś z nim rozmawiać? Najpierw musiałby być w domu. Nigdy go nie ma. Może starsi pomogą. Próbowałam. Nawet nie chcę się z nimi spotkać. Popatrz na nas. Nasze drogi całkiem się rozeszły. Nigdy nie zrozumiesz. Megan, Jehowa może ci pomóc. Kiedyś byłam idealistką. Teraz jestem realistką. Okej, zaczęliśmy z grubej rury. Drama. Tak, ponoć ludzie lubią dramy, a zobaczcie tutaj, jak wygląda... Inaczej. Ten film, znowu przypominam, dla tych, co są pierwszy raz, ma pokazać, jakie konsekwencje będzie miał zły wybór partnera małżeńskiego, bo Megan wybrała złego partnera małżeńskiego, i który wcześniej był chłopakiem Liz, ale... Złego w takim sensie, że nie jest ochrzczonym świadkiem Jehowy, czyli nie jest świadkiem Jehowy. No i ten wybór ma złe konsekwencje i to bardzo skrupulatnie starają się pokazać. Ale zobaczcie, jakie rady wspaniałe ma tutaj dla swojej przyjaciółki Liz. Może starsi pomogą. I generalnie to jest tak, że jeżeli pojawiają się jakieś problemy, niech to będą problemy w małżeństwie, problemy wychowawcze w rodzinie, z dziećmi, albo pojawiają się, nie wiem, nawet jakieś problemy pomiędzy osobami, no, nawet biznesowe, pomiędzy dwójką świadków, to najpierw takie sprawy mają załatwiać starsi. Dziwne, nie? No, według mnie nie jest to dziwne. Jest to jak najbardziej naturalny krok, naturalny proces postępowania, jeżeli bardzo zależy nam na tym, żeby nasza hermetyczna społeczność dalej pozostała hermetyczna
i żeby ludzie z zewnątrz za bardzo nie wiedzieli o tym, co się dzieje. A czy to nie chodzi o to, że po prostu starsi są mianowani Duchem Bożym i na pewno są mądrzejsi niż, nie wiem, a nie, Sara. Psycholog, terapeuta, jeśli to są na przykład problemy biznesowe, no nie wiem, jakiś mediator, być może prawnik. Tak? To nie o to chodzi? Zupełnie nie o to chodzi, chyba że, chociaż wiesz co, dalej będzie w filmie pokazany przykład takiego swego rodzaju terapeuty, który będzie chciał pomóc Megan rozwiązać jej problemy, trochę spoileruje, ale wtedy zwróci uwagę na to, czy on... w jakim świetle jest przedstawiona taka postać. A mogę coś jeszcze powiedzieć? Bo ja kiedyś tak byłam jak Liz i miałam przyjaciółkę i ona miała problemy w małżeństwie. I tak samo mówiłam jak Liz, normalnie, no chociaż zacznijcie chodzić z powrotem na zebrania, chociaż ten, może do starszych, ja was nawet na zebranie zawiozę, no chociaż próbujcie, nie? Tak, bo uważaliśmy, tak jak tutaj świadkowie próbują to przedstawić, że rozwiązaniem problemów małżeńskich jest to, że ty angażujesz się w 100% w głoszenie, angażujesz się w to życie duchowe, tej społeczności świadków i wtedy wszystko będzie dobrze. No i co? No i teraz nie jestem w organizacji. No dobrze. Z tego co wiem, twojej przyjaciółki związek nie jest wzorem związków do naśladowania. Natomiast my nie jesteśmy już zaangażowani w życie świadków. Jehowa nam nie błogosławi. A powiedziałbym, że jest całkiem rewelacyjnie w naszym związku. Ale gdybyście wiedzieli, co może, dlaczego tak to może wyglądać, że jest dobrze? To jest spycha przed upadkiem. No i teraz nie mogą nic napisać w komentarzach. No, nie? No dobra, przejdziemy sobie teraz do drugiej strony, czyli do Liz, która bardzo ma duże świąt w pewnych miejscach. Proszę, i bardzo... nie! Nie? Nie, no takie to prostackie żarty. No, a ja jestem prostym człowiekiem. Jakbym był bardziej skomplikowanym człowiekiem, to... Raczej powiedz, że John ma świąt. A to ja to chciałem powiedzieć w następnym zdaniu. Okej, okay. Dobrze. To chciałem tak powiedzieć. I tutaj mamy scenę z budowy sali królestwa, gdzie, to w ogóle ta scena jest dziwna, bo oni, zazwyczaj jak jest taka budowa, to najpierw wyścigani i wszyscy się widzą, kto jest. Ale to są Stany, oni tam mają inaczej. No tak. Nie. No dobra, ale zobaczcie, jak powinien wyglądać prawdziwy podryw i jak powinien wyglądać ten proces zaangażowania się w związek, jeżeli chcesz szukać partnera małżeńskiego. A w ogóle, ja tu jest, bo wiem, że wielu osób komentujących, pisze w komentarzach, że na przykład jest w trakcie szukania i czy mogą znaleźć sobie na przykład taką dobrą, fajną świadkinię Jehowy. No to tu macie proces, jak to może wyglądać. Taki podryw na świadka Jehowy, tylko najpierw musicie dojść do takiego poziomu, jak ma ten John, czyli być starszym zboru. Więc nie wiem, czy zdążycie za tego życia to zrobić i czy to się opłaca w sumie. Ale no, jakby ktoś chciał... Ale jeszcze powinniście obejrzeć te wszystkie 5 części, które były wcześniej, bo tam też się ten motyw Johna pojawia i to może być pomocne w tym jakby zwiększeniu waszego skilla w podrywie. No więc zobaczmy razem z wami, zobaczcie razem z nami. John? Co tu robisz? Myślałam, że wyjechałeś. Tak, wyjechałem na parę tygodni, żeby pomóc rodzicom. A co? Nie, nic. W jakim dziale pracujesz? W wykończeniówce. Brzmi ciekawie. Sam nie wiem, co to znaczy. A ty? W elektrycznym. Stąd te kable. Miło cię znowu zobaczyć. Ciebie też. Chyba muszę wracać do pracy. Tak, ja też. Do tych kabli. Pogadamy później. Hej. Hej, John. Liz.
Wybieramy się później w parę osób na film. Poszłabyś z nami? Świetnie, to wieczorem. Koło 7:00. Może być? Idealnie. To widzimy się wieczorem. She said yes! Właśnie dlatego nigdy cię nie zostawię, żeby nie musieć chodzić na randki i prowadzić takich dziwnych rozmów o kablach. Czyli ten związek opiera się na tym, że jestem antyspołeczna. Tak, dokładnie. Okej, okay. No jakby nie było, muszę z tym żyć. Ale nie wiem, czy wszyscy zwrócili uwagę. Na co? No nie wiem. On tak naprawdę ją zaprosił do kina ze znajomymi. Weź tak nie krzycz. Przepraszam. Się emocjonujesz tutaj. Tak. Słuchaj, idziemy ze znajomymi do kina. A oboje się zachowują, jakby to było po prostu deklaracja. Będziemy się poznawać w celu zawarcia małżeństwa. I właśnie z tym, co powiedziała Sara, wiąże się pewna ciekawa historia. Wreszcie będę miała męża. Tak, wiąże się pewna ciekawa historia. Nie mów tej historii. Powiem. Pewien taki brat, o którym czasem wam wspominaliśmy różne ciekawe... Zobaczysz, kiedyś zostanie odstępcą i ci wypomni. On nie zostanie. Pewne ciekawe anegdotki, jak to na przykład kazał przyrodzenia obwiązywać bandażem podczas przemówień, żeby to nie gorszyło braci, jak komuś coś za bardzo odstaje, albo jak mówił, że nie można przebywać sam na sam z 80-letnią staruszką i tak dalej. Dobrze, zaczekaj. Był na film. Tak. To właśnie, tak my będąc takimi nastolatkami, trochę się podśmiewaliśmy z niego, że on tak swoją obecną żonę wyrwał w taki sposób, że podszedł do niej i powiedział, że tam siostro, czy chciałabyś ze mną poznawać się bliżej w celu zawarcia małżeństwa? Znaczy wiesz, to nie jest takie głupie. Oczywiście później, będąc już starszym, bardziej ułożonym człowiekiem, stając się antyspołecznym Edwinem, to stwierdzam, że rzeczywiście ma to trochę sensu, ale jako młody człowiek to uważam, że może to rodzić też trochę złych rzeczy. Jakich? No bo dlaczego od razu masz się żenić i poznawać w celu zawarcia? Tu mówię to pod tym kątem, że jeśli tu na przykład dwie osoby wiedzą, że ich celem jest zawarcie małżeństwa, a nie jednorazowe hookup, znaczy ten jedno... Bunga. Wiecie, o co chodzi. Nikt nie wie. No jednorazowy seks, chociaż u świadków w ogóle nie wchodzi w grę seks przed ślubem, nawet wielorazowy, więc nie. Ani nie są eko. Nie? Ty zobacz. Co mam zobaczyć? Ty zobacz. Jak ona bardzo chce. Oj tak, tak, ale on też chce. Ale on też chce, ale on jest taki PSF. Taki jak ja kiedyś byłem. Tylko że ja się nawet nie odwróciłem, on się odwrócił i zagadał. Ale z drugiej strony kiedyś do ciebie zagadałem. Podziwia mi entuzjazm, bo ja to bym się tak wstydziła, tak. Yes! No. Czy chciałabyś? Yes! Yes! Ale co? Uprasować mi koszulę na przykład. Na jutro na zebranie, bo będę... długo. No ale zgodziła się, to byłby test dobrej żony. No i teraz zobaczmy, jak ta randka... Przepraszam, to nie jest randka, to jest spotkanie ze znajomymi w kinie. I jak to wygląda? Przecież to jest spotkanie ze znajomymi w kinie. Idzie sobie grupka z sali królestwa, która buduje tą salę królestwa, do kina. Nie wiem, 5-10 osób? Nie, to jest od razu już z grubej rury, bym powiedział. John, możesz teraz pocałować pannę młodą, moją córkę. Bracia i siostry, przedstawiam wam Johna i Elizabeth Shaw.
Dobra. O Boże, tutaj na końcu nawet wiewiórki są. Normalnie księżniczka Disneya. Bo to już jest raj. Taki... W Nowym Jorku chyba. Raj w Nowym Jorku, w Central Parku nagrywają. Słuchaj. No. Czyli tarantka. Zacznijmy po kolei. Zobacz. No. Najpierw wychodzi ze znajomymi do kina, ale musi przyjść z kwiatami do jej mamy, żeby ją poprosić o zgodę rodziców, że może zabrać ich córkę. A ona ile ma lat? No minęło kilka lat. No załóżmy, 20... że 24. Piękny gest młodego człowieka. A ty mojej mamie przyniosłeś kiedyś kwiaty? Oj, to raz. Ale w takim kontekście? Raz. Ej, dobrze, a później? Później jest kino, on kupuje jej pluszową niektóre rybkę. Niektóre dziewczyny lubią pluszowe rybki. Nie wiem, 20-paroletnie? No być może, ja nie lubię. Nie wysyłajcie mi pluszowych rybek. Skalarki. Skalarki. To nie kupi odcinek. Dobrze. Teraz kolejna rzecz, bo tutaj mamy taki proces, jak powinien wyglądać ten dobre poznawanie się. I oczywiście wychodzą razem ze znajomymi, jej rodzice wiedzą to, że ona idzie z nim do kina i kto tam będzie, bo na pewno powiedział, a matkę przekupił kwiatami. Było jeszcze tutaj wspólne głoszenie. A to już po tym kinie chyba już. Chyba tak. Już teraz upływa czas. Tylko zobacz, razem głoszą. Bo ona, tutaj jest świadczenie wielkomiejskie, nawet nie głoszą razem w parze od domu do domu, że tam gdzieś idą sami, tylko tam są inni bracia ze zboru, którzy mogą obserwować tak na wszelki wypadek, czy tam coś się nie dzieje. No i on tutaj, jakiś człowiek rozmawia z nim, a ona się przygląda, jak on to wspaniale głosi. Później z kolei spotykają się na wspólnym grillu, i grillują i teraz są na osobności, ale znowu gdzieś tam z tyłu są jacyś inni bracia ze zboru. Czy to są jej rodzice, czy to much przeciąg? No nie wiem, no dobrze, no jacyś bracia ze zboru. No i tutaj jakby oni zacieśniają swoje więzy emocjonalne. No. Ale ktoś pilnuje, bo oczywiście cały czas jest taki strach, że no, oni zrobią jedno. Oni zrobią miłość seksualnie taką. Także się to, no, świadki mają na punkcie tego. No i później już siedzą razem na zebraniu. I to oczywiście też tu jest pokazane nie bez powodu, ponieważ żeby siedzieć razem obok siebie na sali podczas zebrania, trzeba być zaręczonym. Rozumiecie, spotykasz się z kimś, macie się ku sobie i na takim zebraniu, gdzie wszyscy, no, powiedzmy, wierzycie w to, to nadal nie możecie usiąść koło siebie, ponieważ to jest dowód tego, że się chcecie pobrać. Siedzenie podczas zebrania wspólnie. I to jest zarezerwowane dla narzeczonych. I my z Sarą również mieliśmy taką pewną przygodę podczas siedzenia obok siebie na zebraniu, pamiętasz? Nie. Usiedliśmy obok siebie na zebraniu, nie będąc narzeczeństwem. I ja ubiegałem się o pewne przywileje w zborze, jako chciałem być sługą pomocniczym, ale było mi to wypomniane, że no nie mogę być sługą pomocniczym, ponieważ daję sygnał zborowi, że się spotykam z Sarą, na nie jesteśmy zaręczeni. I jakby nie byłem w ten sposób przykładny. A byliśmy razem na głoszeniu, Sara była z innego zboru, no tak powiedzmy za bardzo znałaś tam co prawda niektórych, ale no jakby w tym momencie najbliżej mnie znała. No i usiedliśmy sobie, jakby jeszcze nie zobowiązująco zupełnie, bo mieliśmy, no już nie pamiętam ile lat. No, później jest to śpiewanko i jest już ślub. No nie? Na sali królestwa tatuś udzielił, możesz pocałować pannę młodą. I super, przedstawił zborowi Lizzie i Johna Snow. John Snow, on tak miał? No, z gry o Tron, tak. John Snow się odezywa? Nie, jakoś inaczej. Jak on się zaczekaj? Bracia i siostry, przedstawiam wam Johna i Elizabeth Shaw. Shaw. Show. A ja Snow. John Snow, tak mi się skojarzyło. No i już teraz po ślubie spotykają się na osobności w restauracjach, chcą spożyć posiłek. Nie musi nikt
być przy nich, bo no bo teraz jakby mogą. Zobaczył, że jej tam wystaje kawałek piersi i by się nie mógł pohamować, to już mogą uprawiać seks. No a wcześniej, nie wiem, by nie włożyła, bo zauważycie, że ona w ogóle te wszystkie sukienki zebraniowe, to widać, że ma normalną sukienkę i pod spodem ma jeszcze pod koszulkę, żeby przypadkiem nic nie było widać. No cóż. Okej, okay. A potem jest taki przykład wspaniałego małżeństwa, które jest szczęśliwe dzięki temu, że razem studiują publikacje Świadków Jehowy. No, powiedzmy Biblię czytają wspólnie, taki niby zamysł, ale studiują publikacje Świadków Jehowy. I to ma być takim kontrastem dla sceny, którą będziemy mogli obejrzeć już w kolejnej części, razem będziecie mogli obejrzeć razem z nami, gdzie pokazano, jak wygląda ten zły związek, który... Tam nie jest księżniczka Disneya. Tam, gdzie Meghan się kłóci z Zakiem. I tam będzie w ogóle, będzie wielka drama, będzie rozwód w tle i będzie... A przecież świadkowie się nie rozwodzą, prawda? Nie mogą. No więc jak to będzie tutaj pokazane i ten doradca do spraw takich, jak się to nazywa? Relacji. Do spraw relacji będzie doradzał Meghan, co powinna zrobić. Bracia jej będą doradzać i też będzie szpiegostwo i wścibstwo i wszystko w następnym odcinku. Ale zakończyliśmy, co nie? No, ale musimy nagrywać dwie części, bo my mamy określoną liczbę odcinków do nagrania przed wyjazdem na urlop i jak będzie ich za mało, no to będzie ich za mało. Więc muszą być dwa. A poza tym już i tak trwa to ponad 20 minut, więc wystarczy. Cześć. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even I tak będziemy się dużo śmiać, więc jak ktoś ma ból dupy, to po prostu niech go wyłączy ten odcinek. Ten ból dupy niech wyłączy. A, o. Też można. Można, można. I będzie wtedy przyjemniej się oglądać, więc zapraszamy do oglądania. Jo, badam.